Daria, tancerka czarka, przed ślubem z Adamem postanowiła znaleźć inną pracę niż publiczne rozbieranie się. Dla ratowania związku odgrzebała numer telefonu, który dostała w urzędzie dla bezrobotnych. Dzień dobry, ja z urzędu pracy dostałam do Państwa numer. Chciałam się zapytać, jest to jeszcze aktualne? Jest jeszcze aktualne, jest oferta aktualna cały czas. O, a jakie trzeba spełniać warunki? Warunki? No, wykształcenie średnie. Tak. No, mile widziane byłoby kierunkowe, więc biblioteka, rozmawstwo, księgarstwo. A jakie ma Pani wykształcenie? No, właśnie wykształcenie średnie. Z tym, że co do książek, no to widziałabym się ewentualnie na dziale książek szkolnych, coś takiego, bo raczej z ogólnej literatury, bo przyznam się... Znaczy, to jest kwestia, wszystkiego się można nauczyć. No tak, oczywiście, wiem o tym. Gdzie Pani pracowała? Pracowała Pani gdzieś wcześniej? Nie pracowałam. Osoba samotna, czy...? Samotna matka. Samotna matka. Dziecko w jakim wieku Pani ma? 2,5 roku. Bo u nas bardzo ważną, istotną rzeczą jest dyspozycyjność, powiem Pani szczerze. Pracujemy po 11 godzin, pracujemy prawie wszystkie weekendy. No ja jestem dyspozycyjna. Jest Pani dyspozycyjna, ma Pani w razie czego dziecko zostawić? Tak. No bo to jest dla nas naprawdę bardzo istotna sprawa, bo to jest cała sieć księgarska, to nie jest tak, że to sobie jest jedna księgarnia w markecie, księgarni mamy w kraju 80, kilka hurtowni. To jest firma, która się rozwija, która, jeszcze powiem Pani, że słabo płaci. Oho, a tak jeśli można zapytać, to jak jest wynagrodzenie? Wynagrodzenie jest to najniższe. W tej chwili to jest 800 zł brutto. Dziękuję bardzo, proszę. Do widzenia. Porzucające czarka tancerki to dla niego chleb powszedni. Nie rozdziera szat. Tej nocy na podbój dyskoteki wybrał się z debiutantką. Wątpliwości są na zawsze. Niezależnie od czego się podejmujemy, to wątpliwości są zawsze. Życie jest takie, pracowałam 20 lat. Byłam rehabilitantką i raptem jest zwolniona, dlatego że z jakichś względów ekonomicznych. Na przykład laser był ważniejszy jak pracownik. I co człowiek jest wart? Jest to żal. Dlatego powiedziała, że może tam Magda miała jakieś, wiesz, inne przebicie, no. Żeby ona po prostu miała, żeby nie cierpiała. No nie wiem, jak to wyrazić, kurde. Przeżyłam to bardzo. Nie, bo będę płakać, nie chcę już, kurde. Nie chcę. Nie chcę, kurde. Poczekajcie chwilę. Osiem lat Ilona czekała na sposobność zrewanżowania się panu Ryśkowi za to, że przyprowadził ją do Czarka, a Czarek ze skromnej studentki polonistyki uczynił ją swoją główną gwiazdą. Koraliczki. Dzięki opiekunce mamy Ilony, pani Halince, kobiecie stanu wolnego, dziś przyszedł czas na rewanż. Ilona chce pana Ryśka uwolnić ze stanu zatwardziałego kawalerstwa. To naprawdę Ryśka? Tak? Otwieram. To. Otwieram, no! Kurczę! Ciu, idź sobie teraz, wiesz? Ja się muszę poprawić. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Chodź tutaj, chodź. Chodź hipcio. Hipcio. Dzień dobry, cześć. Cześć. Oj, bo przeciąg jest. Chodź. Chodź, cicho. Czego walczysz, mała? Widzisz, Hipcio? Jak ten Rysiu na ciebie woła, mała? Cześć, Rysiu, nie malutki. Siadaj, co słuchać? Kawa, herbata? Jak zwykle kawa. Kawa. Bardzo plujka czy rozpuszczalna? Obojętnie jaka. Muszę wodę wstawić. Jak to z tym spotkaniem? Dlaczego pan do Halinki nie zadzwoni? Nie mam kiedy. Rysiu. No, kobieta.
Kobieta to jest, wiesz, najważniejsza w życiu. Właściwie trudno znaleźć dziewczynę taką porządną i taką jak... A władować je, byle co, ja jestem zazwyczaj spokojny człowiek. Dlatego lubię mieć porządek, lubię mieć ład, przynajmniej spokojnie mam życie, bo nie wiadomo na kogo by się trafiło, że ja tam nie tak z ratunkami, za papierosami nie przepadam, nie piję za bardzo, no to postanowiłem zostać sam. Jak pan się zestarzeje, to pan będzie żałował swego czynu. Z powodów osobistych pani Zenia prosi o niepokazywanie jej twarzy. Pan sobie tak zaniedbał panią Halinkę, a to przykre jest. Chociażby zadzwonił i się uśmiechnął, czy co? To nic. Przez telefon to nie widać uśmiechu. Ale mądry! Odwiedzić, Rysiu, odwiedzić. No, to odwiedzić. Będzie widać uśmiech. Przyjdzie czas, że zadzwoni. Ja już dawno mówiłam, że wy do siebie pasujecie. Tu jest niezawodny. Ten to nie zdradzi. Tak. Nie Hipcio? Może byś zaprosił panią Halinkę na jakąś imprezkę. A nie tylko z młodymi laskami. No ja pracuję poniedziałki, środy i piątki do godziny 18. Oprócz piątku i sobot. Najdłużej. Ranka jest od 18. Rysiu, ty nie masz w ogóle czasu. Jak miałem 15 lat, no to się zakochałem. Takie jednej dziewczyny, to specjalnie jeździłem do niej do Gdańska. To była miłość. Ładna dziewczyna była, czarna taka, może trochę do Ilony podobna, ale takie długie włosy miała, czarne taka była. Super dziewczyna, tylko niższa była trochę z Ilony. Jak Rysiu ma telefon i stacjonarny i na komórkę i nawet nie zadzwoni, przecież ja nie będę... Jak to się mówi? Bo ja sama. Nie będę dzwonił, bo ja czasami późno jestem w domu, to nie wypada po nocy dzwonić. Dzień dobry, to Krysi. Poszukując Klaudii, Czarek udał się do jej rodzinnej wioski. Dzień dobry. Nie przewidział tylko jednego, że tam nikt na niego nie czeka z otwartymi ramionami. Wtedy będziesz odgadywać nas w telewizji. Radusz, cała pijaki nie są. To my się nie widzieliśmy. To wszyscy są. Z jakiej racji nas odgadywać? Ty też zaraz po co pochodzisz. Nie, upyjnie. Piłkę się. Chłopcy, bądź ci trochę ciszej! Tu chodzi o moją przyszłość! O moją karierę! Nie wolno tutaj innych jakichś dziwnych głosów. Więc ja jestem ważna. Nie wyszło nic ani z sesji zdjęciowej do renomowanego magazynu, ani z rewii tanecznej firmy naturalnych. Joanna postanowiła więc sama zadbać o program firmy. Uwielbia taniec. Ma nadzieję, że zarazi nim Asię i Marzenę. Moja rola sprowadza się do tego, że pomagam mężowi w podejmowaniu różnych decyzji. Lubi tańczyć. Jest to dla mnie jakby pasją. Sprawdzam się w tym bardzo dobrze. Staram się mieć swoją pasję, ale też chcę, żeby oczywiście firma odniosła sukces. Chcę, żeby dziewczyny dobrze prezentowały się na scenie, dlatego też z dziewczynami. Lubi tańczyć. Mój mąż z pozycji mężczyzny inaczej patrzy na niektóre kwestie. Dlatego nawet w domu czasem pokłócimy się o niektóre dziewczyny. Obrażasz dziewczynę, która jest na poziomie, która jest piękna, nie byle kto. I gdybyś na pewno nie był... A jestem kobietą? Ty? No. No nawet nie jesteś mężczyzną.